No dobra. Zaczynamy jeszcze raz. Zobaczymy, czy teraz będą. Tego jeszcze wtedy nie było. No, trzymaj się, Joker, trzymaj. Miłej też zabawy. No i zobaczymy. Wiedźmin, dziki gon, krew i wino, podejście drugie. Nam pomoc niepotrzebna. Nie bój się, dobry człowieku. Rozwiążemy to raz, dwa. I grasanci już nigdy nie wrócą. Spójrz, Miltonie. Geralt! We własnej osobie. Witaj, Wiedźminie. Chodźmy do środka. Trzeba godnie przywitać starego znajomego. A wy nie lękajcie się. Niebawem nastąpi kres żołnierzy. Znalazłem waszą wiadomość na tablicy ogłoszeniowej. Widzisz, Palmerinie? Wiedziałem, że jeśli pójdziemy śladem zabójcy Gryfa z Białego Sadu, to trafimy na Geralta. Milton de Peyrac Peyran i Palmerin de Lonfol. Dobrze was widzieć po latach. Zapewniam, że radość jest odwzajemniona. Wybacz, że przyjmujemy cię w takim miejscu. Starszy wioski zapewniał, że to najlepsza chata w całej wsi. Gdy obwieściliśmy, że bierzemy ten przysiłek pod opiekę, oddał nam chałupę na kwaterę. Wpakowaliście się w jakąś awanturę? Odkryliśmy, że od kiedy redański garnizon wyniósł się, tutejszych chłopów trapi wiele plag, pośród których największą jest tyrania bandytów. Niebawem grasanci przybędą do tej wsi odebrać haracz, więc zamierzamy z Miltonem stawić im czoła. Jesteśmy rycerzami z Toussaint, a to zobowiązuje. Obaj ślubowaliśmy przeciwstawiać się niesprawiedliwości i uciskowi. Ciebie to oczywiście nie dotyczy, ale bądź łaskaw zaczekać na nas, byśmy mogli przedstawić naszą sprawę, gdy już uporamy się z grasantami. Macie zamiar wyjść do bandytów, gdy się zjawią i walczyć z nimi. Palmerin chce najpierw przemówić do ich sumień, ale coś mi się zdaje, że to nie wystarczy. Nie wystarczy. Trzeba dać im szansę. Nie raz i nie dwa bywało, że zatwardziały grzesznik schodził z drogi występku po wysłuchaniu słów potępienia. W tych stronach to się nie zdarza. Nawet jeśli nie posłuchają napomnienia, to przynajmniej będziemy wiedzieli, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Niech będzie. Oczywiście pomogę wam, jeśli retoryka Palmerina zawiedzie. Znakomicie. Zaczekajmy zatem na przybycie grasantów. Jadą! Jadą! Słyszycie? Chyba wasi grasanci przybyli. Zatem wyjdźmy ich powitać. Tam wygląda na to, że już wszystko jest w porządku. Pewnie zaraz trzeba będzie natrzaskać grasantom, jak to w wieśku zwykle bywa. Słuchajcie, niegodziwcy! I będzie przemówionka.
Ja, Palmerin de Lunfal, wzywam was do skruchy. Wejrzyjcie w wasze serca. Czy nie widzicie, że są czarne? A to ci jasełka. Nie godzi się nękać maluczkich i rabować ich mienia. Zejdźcie z drogi występku, a poniechamy was. No, dobra. Bardzo to wszystko było zabawne. Pożartowaliśmy sobie, pośmialiśmy się. A teraz wypierdalać, bo cierpliwość stracę, tak? Nie, czekaj, Zor. Oni tacy pocieszni. Może znają też jakieś sztuczki. Ej, komedianty, a żonglować potraficie? Albo tak, że jeden ogniem zieje, a drugi pierdzi. Szlachetny Palmerin dał wam szansę, a ja dam wam radę. Zróbcie, jak mówi. Bo co? Bo macie do czynienia z błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej Toussaint. Oni takich jak wy zjadają w kaszy. Trzech ich jest. Dwóch zakutych w plachy. Wróćmy kiedy indziej. Baba jakaś ich przysłała. Będzie, że boimy się bab i błaznów. Obraziliście księżną. Niedobrze. Istotnie, tej zniewagi płazem puścić nie możemy. Klnę się na czapie, że zapłacicie za nią własną krwią. Na żurawia! Dawajcie, nikczemnicy! No dobra, trzeba chyba im pomóc. Poziom widzę tutaj przeciwników dosyć spory już. Możesz ty. Ła! Wow. Ostro sieką. No, to było piękne cięcie. Masz. No, dawaj, który tam? Ała. Ten skuszą mnie trochę denerwuje. A, przepalmy ich może znowu, co? O! No co, czego nie ten nie wiem. O, porni. Trochę bardziej. Nigdy się nie nauczycie.
No i po bandziorach. Cóż to na rybkę? Ciekawego. Wiesz, tam coś biją. Jeszcze pan przywódca tej bandy, te. I oni tam są tu jeszcze. Okay. Czemu oni nie wychodzą? Przecież już po wszystkim. Pognębiliśmy nikczemnych i wyzwoliliśmy wioskę z ucisku. Uprzedzałem, że tak będzie. Oni boją się was tak samo jak bandytów. Nie liczcie na fanfary i kwiaty. To nie tu są. Ech, prawdę mówili, że na północy najszlachetniejszy czyn zawsze obraca się w niwecz. Czas wracać do domu. Wrócimy, przyjacielu. Chodź, Geralt. Musimy przedstawić ci nasze posłanie. To idziemy. No to mówcie, co was tutaj sprowadza? Musimy ci przekazać całe posłanie od jaśnie oświeconej księżnej, jak się należy. Bo tradycja... Bo tradycja w Tusą to rzecz święta. No dobrze. Cny Geralcie, pogromco wszelkiego plugastwa i potworów, co na zgubę bezbronnych po świecie krążą. Nigdy nie słyszano, byś niewinnym swej pomocy odmówił. Wdowy i sieroty bez ratunku ostawił. Przybądź tedy na wezwanie! Uwolnij nas od bestii, co krew przelewa na ulicach, strach siejąc, jednako w sercach możnych, jak i ubogich. O pomoc błaga cię najmiłościwsza opiekunka nieszczęsnego miasta, jaśnie oświecona księżna Anna Henrietta. Co? Wygłosi przemówienie? Wezwanie? No ba! Anna Henrietta naprawdę dokładnie tak powiedziała? No, w zasadzie to powiedziała sprowadzić mi tu Wiedźmina, byle szybko, na jednej nodze. Tylko żeby tym razem przyjechał sam. Resztę dodał książęcy szambelan. Sam wiesz, jak jest. Tak, pamiętam. Nieoficjalnie dodam, że możesz się spodziewać wysokiej zapłaty, ale o wynagrodzeniu porozmawiasz już z jaśnie oświeconą. Jeszcze nikt nigdy nie zachęcał mnie tak gorąco do przyjęcia zlecenia. A skoro część oficjalną mamy już za sobą, chciałbym usłyszeć więcej na temat tej kwestii. Jak rozumiem, chodzi o potwora. Z całą pewnością. Choć nikt nigdy mu się dobrze nie przyjrzał. Znajdowano jedynie ciała ludzi zabitych w straszny sposób. Mamy rysunki zrobione na podstawie opisów ludzi, którzy ponoć widzieli bestię. Ale każdy jest inny. Jeśli mam być szczery, to moim zdaniem wszyscy świadkowie kłamią. Ile osób zabił ten potwór? Dwie. Gdy tylko jaśnie oświecona dowiedziała się o drugiej ofierze, z miejsca wyprawiła nas po ciebie z obietnicą nadań ziemskich i fortuny w złocie, jeśli zgodzisz się przybyć. Źle się dzieje, Geralt. Bestia jest nieuchwytna. Mówi się, że włada czarną magią. Najgorsze jest to, że obaj zamordowani byli szlachetnie urodzeni. A tymczasem zbliża się wielki turniej, w którym ma wziąć udział kwiat naszego rycerstwa. No dobra, spróbujmy się czegoś dowiedzieć w takim razie. Witam, Makiwas. Wspomnieliście o turnieju. Dlaczego księżna go nie odwołała? Już za późno. Goście przybyli. W szranki stanie kwiat rycerstwa z czterech stron świata, w tym krewniacy cesarza. Bestia może być zagrożeniem nie tylko dla poddanych jaśnie oświeconej. Rozumiem. Jeśli zginąłby zagraniczny arystokrata, wybuchłby skandal. A być może doszłoby nawet do incydentu dyplomatycznego. A ktoś próbował już zapolować na tę bestię? Błędni rycerze na przykład? Ha! Nie jeden próbował zasadzić się na potwora, ale nigdy nic z tego nie wyszło. Bestia jest sprytna.
Unika zasadzek i atakuje znienacka. Jest jak duch. Potrzebny nam doświadczony tropiciel i znawca potworów. Czyli wypisz, wymaluj. Ty! No, jeśli ktoś jeszcze nie poszedł podstawki, to jak najbardziej polecam. A zwłaszcza polecam pierwszy dodatek. Jest po prostu zajebisty. Skąd pomysł, że bestia włada czarną magią? Pierwsza ofiara zniknęła zza stołu zastawionego do wieczerzy. Biesiadnicy zajęci byli rozmową, albo akurat patrzyli w inną stronę. Dopiero po chwili ktoś zwrócił uwagę na otwarte okno. Niebawem na ulicy rozległy się krzyki, bo znaleziono trupa. Z drugim zabitym było podobnie. Siedział zamknięty w pokoju. Po domu kręciła się służba. Posiadłości strzegła straż, ale bestia wywlokła go w jakiś sposób na rynek miejski i tam zabiła. Nikt nic nie widział. Nikt nic nie słyszał. Nie boimy się stworzeń, przed którymi chroni miecz i pancerz. Tymczasem o bestii nie wiadomo nic poza tym, że jest nieuchwytna. Zabija bez trudu i bez widocznej przyczyny. Przypominam sobie wszystkie zlecenia, które otrzymałem od koronowanych głów. I okazuje się, że na mało którym wyszedłem dobrze. Chyba nie zamierzasz odmówić. Nie, po prostu naszła mnie refleksja. Księżna, z tego co pamiętam, jest raczej wymagająca. Zatem przyjmujesz zlecenie. Znakomicie. Musimy wyruszyć jak najszybciej. Długo mi trężyliśmy, szukając cię po gościńcach, a czas nagli. Jestem gotowy. Mogę ruszać, gdy tylko przyszykujecie się do drogi. Ha! Zatem do tu są. Do tu są. Ciekawe, co Geralt miał na myśli, mówiąc, że księżna jest wymagająca, bo coś czuję, że nie chodziło tylko o potwory. No, ciekawe, co może być tym potworem tym razem. Tu są kraina wina i miłości. Tak ją zapamiętałem. No, trochę się w Bokler pozmieniało przez te parę lat. Pobędziesz tu trochę i sam się przekonasz. Dla mnie tu jest zawsze trochę jak w baśni. Błędni rycerze, elfie pałace. Chcesz powiedzieć, że jesteśmy dziwaczni? Udowodnię, że to nieprawda. Przysięgam na czaple. No, wygląda to, że trzeba będzie pomóc biedakowi. Fajny hełm. No, przywitanie eleganckie. Zobaczmy sobie Queen i zobaczymy, czy się boi ognia. O, skubany! Przywalił. Teoretycznie powinien być głupi, może jest podatny na sugestie. Oła! Tylko spowolniłem. Hmm.
Będzie wali. Dobra, już powinno być po nim. No i dobra. Porywanie się na olbrzyma w pojedynkę nie było zbyt rozsądne. Bo też i miłość nie jest rozsądna. Nogi jom, której to pannie ślubowałeś, że zabijesz dla niej potwora, Najpiękniejszej. No, jak jeśli zawsze. Chce wymieniać jej imienia, to niech nie mówi. Nie znam was, panie. Nie wyglądacie na rycerza. Ale winien wam jestem stokrotne dzięki, żeście mi przyszli w sukurs. To wam się należy trofeum. Dziwne. Olbrzymy zazwyczaj unikają zamieszkałych okolic. To nie byle jaki olbrzym, lecz sławetny Goliat. Ponoć był kiedyś rycerzem, ale sprzeniewierzył się swoim ślubom. Za co pani jeziora zamieniła go w dzikiego giganta i wygnała na Gorgonę. Czyli zszedł z gór? Kilka razy do roku głód wyganiał go na niziny. Goliat zabił wielu pasterzy, więc dobrze się stało, że koniec końców trafił na Gioma. No ale lepiej nie stójmy tak i nie gadajmy w szczerym polu. Przyjmuję trofeum, czemu nie? Może znajdzie się ktoś, kto za nie zapłaci. Dobrze ci szło z olbrzymem. Masz jakieś doświadczenie w walce z potworami? Nie, nie mam. W Tucson walczymy głównie z grasantami, ale poprzysiągłem, że przyniosę damie mojego serca łeb monstrum, wzorem słynnego Gottfrieda, pogromcy olbrzymów. Chyba nie zamierzasz polować na bestie. Lepiej zostawić tę sprawę Geraltowi. Czeka na mnie inne wyzwanie, a Geralta zainteresuje pewnie, że niedawno doszło do kolejnego ataku. Rzeka wyrzuciła ciało na brzeg, w zakolu przy Kuroliszku. Są tam gwardziści Damiena de la Tour, którzy szukają śladów. Gwardziści szukają śladów? No to lepiej jedźmy tam od razu, zanim wszystkie zadepczą. Ruszajcie. Ja powiadomię jej miłość, że Geralt przybył. Spotkamy się potem na błoniach turniejowych przy namiocie Gioma i zaprowadzę cię do księżnej. Ciapu, ciap i wyrzynamy sobie trofeum. Bierę wszystko jak leci. Na razie przynajmniej. Zawsze się troszkę złotka przyda. Odważny ten Guillaume. Palmerin dbał o jego wychowanie. To jego krewniak. No dobra, będziemy mieli nowy poziom pancerza, arcymistrzowski. Na chwilę obecną był to tylko mistrzowski. Hehe. Dawaj płotka. Zjedz coś, mizernie. Swoją drogą ciągle nie mogę się przyzwyczaić do waszej rycerskiej mowy. I do tego, że raz mówicie kwieciście, a innym razem zwyczajnie. Jesteśmy błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej pani. Gdy występujemy w jej imieniu, zobowiązuje nas tradycja. Jedziemy! Wolniej, młotka. Nie ma nikogo? Pewnie już zabrali ciało. Rozejrzyjmy się, czy przypadkiem czegoś nie przeoczyli. Nie, dobra, załączamy wiedźmińskie zmysły i co? Najpierw szukamy, co można zrabować. Ale nie, są jakieś ślady faktycznie. Odkute buty, wiele śladów.
To była straż książęca. Chodź, zobaczymy, gdzie poszli. No to śledzimy. Szli wzdłuż linii wody. Może ciało leżało na brzegu. To co jakieś? Pojadę. Ostrożnie. No wracajcie. Nie wiesz, chodź. Kici, 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 też taś. Wybuchnie, no dobra. Drugi. Na razie można powiedzieć standardowo, chodzimy, zbieramy, szukamy i oglądamy ślady po potworze. Wszystko co niesie nurt osadza się na tej płciźnie. Tak, strasznie tu cuchnie. Ubrania zostały pokrwawione strzępy, ale spójrz na jakość sukna. Droga tkanina. Ofiara była zamożna. Zgadza się. Jakie tam nudy? Wszystko w jak najlepszym porządku. Krew. Gwardziści wyciągnęli te sieci z wody i pocięli je, żeby wyplątać poćwiartowane ciało. No to szukamy dalej. I sprawdzę, czy czegoś nie przeoczyli. Każdy dobry RPG zaczyna się od prostych rzeczy. Szukajmy dalej. No, tu coś wisi. Coś jest. Dobra. Jedwabna chustka. Coś mamy. Z programem DLC. Pewnie należała do arystokraty. Sprawdzę jeszcze brzeg. Monogram DLC. Dobre. Naprawdę dobre. Zauważyłeś coś ciekawego? Niestety nic. No dobra, to lecimy dalej, szukamy. Spójrz. Ślad po zepchniętej na rzekę łodzi. Gwardziści załadowali na łódź wycięte z sieci ciało. Gdzie się zabrali? Musimy ustalić, gdzie. Chciałbym je obejrzeć, zanim zacznie się rozkładać. Bywalcy gospody na pewno przyglądali się strażnikom i wiedzą, gdzie popłynęła łódź. Zapytajmy ich.
No, witamy, witamy. Zdaje się, że mamy widownię. Dziwisz się? Miejscowi będą opowiadać jeszcze swoim wnukom o dniu, w którym z sieci wybierano poćwiartowane zwłoki. Gawię ci pospólstwo. Jeszcze jedno. Pod wodą znalazłem chustkę z monogramem DLC. Mówi ci to coś? Psia krew to inicjały Delacroix. A więc to on jest kolejną ofiarą bestii. Najprawdopodobniej. Dobrze go znałeś? Dawno temu byliśmy przyjaciółmi, ale nasze drogi rozeszły się. To był człowiek pełen skrajności. Jeśli uznał kogoś za przyjaciela, stał za nim murem. A dla swoich wrogów nie miał żadnej litości. Co? Wielu miał wrogów? O tak! Ale co to ma wspólnego z bestią? Wiesz, Geralt, poruszyłeś czułą strunę. Wspomnienia z dawnych czasów, do których wolałbym teraz nie wracać. Dobrze, porozmawiamy o nim przy innej okazji. Teraz chodźmy do gospody. Niebawem będę musiał gospoda i wrócić na dwór. Przecież ledwie co wróciłeś do Toussaint. Rycerz księżnej pani nie zna wytchnienia. Myślałem, że nie zdążę do obowiązków, ale wróciłem w samą porę. Chodź, płatka. Pamiętam nasze sesje z RPG-ów, zawsze się śmialiśmy, że tak się zaczyna przygody. Wchodzisz do karczmy, siadasz, podchodzi karczmarz po plamionym fartuchu i mówi. I tak właśnie zaczynały się większość przygód. No chodź, chodź. Anariety? U księżnej pani, zapomniałem. Między sobą nazywamy ją po imieniu, ale nie przy Palmerinie, bo ten oburza się trwałość. A oto Kuroliszek. Zaglądają tu kupcy, mytnicy, pisacy. Nigdzie w Toussaint nie zjesz lepszej zupy. Faktycznie, Kuroliszek. Ojej! Na honor, czyżby kucharz szykował właśnie pasztet? Nie inaczej, panie de Peyrac Peyran. No, pasztecik to sam bym osunął, czemu nie? Zapraszamy do stołu, waszego towarzysza również. Zaraz, zaraz. A czemu nie czuję zapachu mojej ulubionej zupy z raków? No, dzisiaj zupy nie będzie, bo raków nie ma. Pewnie nie słyszeliście jeszcze, ale znalazłem dziś przy sidłach trupa. No to ten. Wstałem bladym świtem. Wyszłem przed chatę, patrzę, a tu niebo takie czerwone. My właśnie w sprawie tego trupa. Bo widzicie, człowiek, którego zaprosiliście do stołu, zawezwany został z cudzoziemskich krain przez naszą księżną panią, żeby wytropić i zabić bestię. Zaprosiliśmy do stołu dwóch ludzi. Ale jako, że panu de Peyrac Peyran bliżej z usposobienia do zająca niż ogara, mniemam, że chodzi o drugiego gościa. Z kim mamy do czynienia? Nazywam się Geralt. Zaprawdę skromny z was człowiek. Pewnie mało przestajecie z panem de Peyrac Peyran. Dajcie już spokój z tymi docinkami. Geralt jest mistrzem cechu wiedźmińskiego i ma do was pytania na temat ostatniej ofiary bestii. To ja znalazłem trupa. A było to tak. Słońce dopiero wschodziło. Gdy obudziłem się i siadłem na wyrku. Patrzę, niebo takie czerwone. Pytaj, Geralt, bo nas tu zima zastanie. No tak. Zaraz trzeci raz usłyszymy tą samą historię. Był ranek. Poszedłeś sprawdzić sidła na raki. I co było później? Wyszedłem przed chałupę. Patrzę. Na honor do rzeczy, dobry człowieku. Wiemy już, że znalazłeś trupa zaplątanego w sidła na raki. Co było potem? Widziałeś kogoś w pobliżu? Coś szczególnego zwróciło twoją uwagę?
Nikogo nie było. Tylko ja. A szczególnego... No... Niebo było czerwone. Zobaczyłeś. Tylko jak usłyszę, że niebo było czerwone... No... Głowa trupa wyzierała na powierzchni. Oczy wybałszone. Język siny na wierzchu. A obok, na wodzie, kołysała się dłoń. Przyjrzałeś się dobrze tym kawałkom ciała? Tak się przelękłem, że pobiegłem w te pędy do miasta. Wróciłem z gwardzistami. A oni kazali mi się trzymać z daleka. Długo łowili te kawałki, długo. Sieci mi pocięli. Tak były zaplątane. Chciałbym obejrzeć ciało. Wiecie, gdzie je zabrali? Na drugi brzeg rzeki. Przewieźli je łodzią. Potem załadowali na wóz i zabrali do piwnicy w Corvo Bianco, żeby trzymać je w chłodzie. Co? Przecież Corvo Bianco to włości barona Rossella. Jak się dowie, że zrobili mu z winnicy kostnicę, to psami poszczuje. Gdy byliście na wojażach, winnica została zlicytowana. To to był ta kobieta, która wyszła. Nie widziałem jej wcześniej i nie zauważyłem, żeby wchodziła. Pewnie Linka, córka karczmarza. Czekaj, Geralt, czekaj, bo czegoś tu nie rozumiem. Jak to winnica została zlicytowana? Nie może być! Nie jest tajemnicą, że baron tonął po uszy w długach hazardowych. Wierzyciele w końcu upomnieli się o swoje. Kancelaria książęca kupiła wszystko na pniu, a Rossell siedzi teraz na garnuszku brata w Vicovaro. A mówiłem Rossellowi, że w końcu się doigra. Ile można jechać na dawnej sławie bohatera? Wierzyciele w końcu się połapali, że nici z obietnicą. Cóż, takie czasy. Dzisiejsi rycerze są bladym cieniem dawnych bohaterów. Prawdę powiadają, że bestie zesłali bogowie, by napiętnowała upadek obyczajów. No tak, jak się nie ma co wymyślić, to zawsze bogów trzeba zawezwać, nie? Mówi się, że bestia jest karą bogów. Rycerze odwracają się od dawnych obyczajów i z obrońców cięstwa zmieniają się w liczy krupy. Jak ja ci zaraz... Niech mu... Księżna kupczy tytułami i wynosi do godności grzeszników. Zeszliśmy z drogi cnoty. Straciliśmy łaskę bogów. Wtedy bogowie zesłali na nas dopust. Nie słuchaj tych bredni, Geralt. Pewnie zasłyszał je u jakiegoś ulicznego wieszcza. Po prawdzie tych wieszczów wysypało ostatnio jak ulęgałek. I wszyscy powtarzają to samo. No dobra, może coś jeszcze dowiemy się o tej bestii? Czy o bestii mówi się coś jeszcze? Poza tym, że jest karą zesłaną przez bogów? O, ludzie nie są głupi. Przecież widzą, że bestia zabija tylko w dni świętych patronów. Wybredna jest. Dziękuję za gościnę, ale na mnie już pora. Pójdę obejrzeć ciało. Corvo Bianco jest niedaleko stąd, przy błoniach turniejowych. Jeśli będziesz się trzymał drogi, to na pewno trafisz. Nie jedziesz ze mną? A, prawda. Wzywają cię jakieś obowiązki. Nie, jakieś tam obowiązki. Jeszcze przed wyjazdem księżna pani uczyniła mi wielki honor i w tym roku wybrała mnie do roli zająca na czas wielkiej gry w ogrodach pałacowych. Gdy zobaczysz mnie w kostiumie, pękniesz ze śmiechu. Korci mnie, żeby wypytać, o co chodzi. Ale to brzmi jak długa i skomplikowana historia, bez wątpienia zakorzeniona w lokalnej tradycji. Bywajcie. I powodzenia, Miltonie. No to co, zanim wyruszymy, przydałoby się tutaj popytać tego i owego, nie? A to Thank you.
udał się ten pasztet. Dokończę pasztet już. O, wiedźmina trzeba było wzywać? Zup. A rycerze to co? No, ciekawe, kim była ta kobieta, która tam wyszła. Przypuszczam, że pewnie niedługo ją spotkamy ponownie. My się chyba nie znamy. Wiele o was mówią, wiedźminie. Ładny dzień. Więcej szepczą. Witaj, białowłosy. Uuu, panie! Z taką facjatą to ty masz panie na pranie. O, przepisik na zupę z raków. Dobre. Czy nam coś wiedźmiński wzrok podpowiada? Ciekawego nie wiem. Będziemy im tu podpierniczać. Co to? A, pasztecik z zająca. Dobra. Uuu, panie! Z taką facjatą to ty masz u panien branie. Czy to jakiś wieszcz był? Remedium na problemy tu są. Ponoć farbiarz w porcie ma nowe farby. A takie śliczne, że dziewczynki z dzwonów rabat mu dały, byle tylko im kiecki pobarwił. No, wiele o was mówią, Stolika. A jeszcze więcej szepczą. Miło was widzieć. Ci oczywiście nigdy nic ciekawego nie powiedzą. No co, długo u nas zostaniesz? Śmordy. Ach, chuj z tym wszystkim. Szpak UL i cztery palce. Okej. Dobrze, że księżna pani zawezwała takiego profesjonała. Nic się nie bój, tutaj jest takie powietrze, że nigdy nie ma kaca. O, chyba. Jestem. Też nic. Nie, to nie. Skoro tu nic nie ma. Dobra. To pędzimy dalej. W takim wypadku tutaj nie ma, tu nie ma. Na rozstajach, na zaopało już. O, jest ok. Tu pokazywało, to jest zlecenie. A takie śliczne, że dziewczynki z dzwonów rabat mu dały, ale tylko im kiepski podali. No co, przyjrzyjmy od razu, co tu mają ciekawego. Nie wiem, czy jesteście w stanie to rozczytać, ale podejrzewam, że jak powiększyłem, to pewnie tak. Kurde, dobre teksty. Znowu jakiś błąd. Dobra. To jakiś księżęcy Camerius. Dobra, bierzemy. Aha, to pewnie ta winnica. Bierzemy. No, winta to trzeba będzie jeszcze poćwiczyć, ale nie mam chyba nawet wszystkich kart, nie zdobyłem z poprzednich rozgrywek, więc trzeba będzie pewnie nadrobić. Książęcy urzędnik szuka pomocy, jak nie będzie można dobrze zarobić. Chodź, potaczka. Dalej, potka, dalej. No i jest, najpierw zobaczę ciało, jak się uda dojechać bez problemu, a potem zobaczymy te dodatkowe atrakcje. Zwolnij, potka. To jest grane.
Zabójca pewnie nadal jest w pobliżu. Gardło rozerwane ugryzieniem. Rozstaw szczęki jak u człowieka. Tylko kły dużo dłuższe. Zabity jednym uderzeniem. Ciekawo się robi. Płaszcz kobiety, którą widziałem w gospodzie. Jest w piwnicy. Muł rzeczny. Na tym wozie przywieźli ciało. Muł rzeczny. Na tym wozie przywieźli ciało. Rana od pazurów, 5 palców. Rozstaw jak na drobnej dłoni. Masakry dokonał wampir, ale nie Kimma ani Fleder. To musiała być Bruxa. Bruxa? Sprawdzimy sobie, co oni pisze. Bestiariusz. Nie. I co będzie nam potrzebne? Księżycowy pył na wampiry. Jarden dobrze działa. Okej, księżycowy pył. Czarna krew i księżycowy pył mogą mi uratować życie. No, nie mam tego. Zobaczymy. Może inaczej jeszcze. Ślady małych boszych stóp prowadzą do wnętrza piwnicy. Złamał kark, gdy spadał ze schodów. Zobaczmy, co tutaj jest. Wielka piwniczka. O ścianę z wielką siłą. Ale po co Bruxa siedziałaby w karczmie? Trzeba było nie lada siły, żeby ją wyłamać. Posłużył do wyłamania kraty. Znaczy mówiąc, nim rzuciła nim, żeby krata się wyłamała, dobre. Taka ładna piwniczka, nic nie ma, no nawet winek. No i jest Bruxa. To ciebie widziałem w gospodzie. Wiem, czym jesteś.
ale nie wiem, dlaczego zabiłaś tych ludzi. Nie chodziło przecież o głód krwi. Kochany. Nie musimy walczyć. Mylisz się. Nie mogę pozwolić ci odejść. Nie jest przypadkiem taka istota, jak była w intrze. Szybka faktycznie. Bana. Szybka jest. Chyba trzeba będzie grać od nowa, bo nie wiem, czy to dałam już wygrać. Zabiła tych wszystkich ludzi, żeby dotrzeć do ciała. Co Bruksa robiła przy stole? Nigdy nie zrozumiem tych wszystkich potworów. Wiedzą, kto to jest Wiedźmin, a mimo wszystko i tak próbują go zabić. Na przykład tak jak ta, że była, założę się, dosyć inteligentna. Po co walczyła i po co chciała oddać życie tylko po to, żeby się czegoś tam dowiedzieć? Dziwne. A właśnie, zobaczmy sobie od razu wpis może od niej. A nie samouczki, tylko glosariusz. No dobra, zobaczmy to ciało, skoro tu już przyszliśmy. O co biegało? Napuchnięte od wody, obie ręce odcięte. Ciało zostało poćwiartowane, tak jak sądziłem. Trzecia dodatkowa. Zobaczmy od razu dłoń. Nie należała do ofiary. Ale pewnie strażnicy nie zauważyli tego, gdy zbierali kawałki ciała. Jak to jest możliwe, że jest jeszcze ciepła i wciąż płynie w niej krew?
Kilka gatunków potworów ma silne zdolności regeneracyjne, ale nigdy nie słyszałem, by odcięta kończyna po tak długim czasie zachowywała się jak żywa. Później dokładnie zbadam tkanki. Może czegoś się dowiem. Długo leżał w wodzie. Głowa jest napuchnięta i w niektórych miejscach nadgryziona. Ma coś wypchnięte do gardła.